Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, oczywiście FIFA 20 Ultimate Team, seria Road to Glory. No i dzisiaj czas odebrać nagrody za Food Champions, za Division Rivals, jak co czwartek. Wy to znacie, wy wiecie, o co chodzi, więc przejdźmy do odcinka i zobaczmy, kogo ciekawego uda mi się dzisiaj trafić. I tradycyjnie, zanim zaczniemy grać, zobaczcie, jak aktualnie prezentuje się mój skład. Widzicie pewnie już teraz wszyscy i widzieliście też niektórzy na live, że kupiłem Neymara za 820 tysięcy. Już sobie troszkę w Division Rival z nim pograłem. Essiena już widzieliście oczywiście też. Zrobiłem Kubo. No i teraz możecie zobaczyć dwa składy, które przepaliłem. Akurat na telefonie robiłem to wyzwanie na szybko, bo byłem właśnie w Warszawie wtedy. Chciałem zrobić koniecznie tego Kubo. No i naprawdę nie żałuję. Gościu jest niesamowity. Wydałem na niego około 30 tysięcy, także naprawdę bardzo malutko. Reszta to były karty w klubie niewymienne, więc i tak bym ich nie mógł sprzedać, więc je przepaliłem. Tak aktualnie wygląda moja ławka. Mamy zrobionych wszystkich tutaj zawodników Future Stars, tych, których mieliśmy w wyzwaniach. Ostatnio zrobiłem tego Zaniolo, ale tragedia. No, to było najgorsze zadanie, jakie robiłem. Pozdrawiam tych, którzy byli na live'ie i widzieli moją frustrację i też sami się irytowali, w jaki sposób można tak popsuć właśnie robienie wyzwania, jeśli chodzi o to, co tam EA dodało. Mamy tutaj zawodników takich jak Bernardo Silva, który w trakcie meczu wchodzi teraz za Guardiolę. Jeśli chodzi o moje ustawienie, już wam pokażę, jak to wygląda w meczu. Nie zrobiłem sobie jeszcze własnej taktyki, więc to będę musiał ogarnąć do ligi weekendowej. Formacja, którą chcę zagrać teraz, to 4-2-3-1. Neymar grają na SPO tutaj ładnie, dlatego chcę mieć Neymara, bo uwielbiam nim grać na SPO, przed nim Cristiano Ronaldo. No i na boku tutaj pojawia się Bernardo Silva, na drugim Kubo, którym gra mi się naprawdę niesamowicie i ci, którzy zrobili Kubo, to chyba też wiedzą, o czym mówię, bo gościu jest super, a w przyszłości myślę, że będzie bardzo fajnym zmiennikiem, kiedy pojawi się tutaj lepsza karta z Ligi Hiszpańskiej prawdopodobnie. Co do moich obrońców, aktualnie są na 7 zgraniach na bokach i jest to jak dla mnie wystarczające, naprawdę grają dobrze. Mendy ma 5 gwiazdek słabszej nogi, więc bez problemu może grać na prawej stronie, a w przyszłości tutaj pojawi się karta taka jak prawdopodobnie Rodrigo, Future Stars, która połączy Mendiego, będzie miał zgrania nadal 7, a Telesz będzie miał dyszkę, także tak sobie to mniej więcej rozplanowałem. No i zerknijmy jeszcze na moje zadania, jak to aktualnie wygląda. Jedyna rzecz, którą muszę zrobić, to dokończyć sobie miłośnika Bundesligi i będę miał wszystkie zadania zrobione. Także przejdźmy do odbierania nagród oczywiście za Golda 2, taka ranga niestety teraz wbita po dwóch ostatnich weekendach, kiedy wbiłem sobie lightowo Golda 1, tym razem Gold 2. No chyba wszyscy wiecie, kogo najbardziej chcę trafić z tego składu. Nie chciałbym trafić tego pana, bo w ogóle mi się nie przyda, niestety nie wepchnę go na obronę, bo wtedy Van Dijk traci zgranie, więc no zobaczymy, jest tak naprawdę raz, dwa takie trafy najlepsze, no tych dwóch panów tutaj. No ten Ramos jako trzeci tak naprawdę, ale nie liczę na te karty, bo wiecie, takiego farta to nie można mieć cały czas, także nie można też narzekać. Zbieram sobie ogólnie na Mbappé, więc prawdopodobnie za tydzień po nagrodach pojawi się Kylian w moim składzie. Tutaj dostałem 45 tysięcy monet i do tego paczki, więc przejdźmy do player picków, bo to jest najciekawsze, to lubicie najbardziej, ja również też. Zobaczmy, kto będzie w pierwszym player picku i mamy tutaj Ruliego 84. No tak średnio bym powiedział. Tak średnio. Teraz pewnie jakiś placuch 86. Tak typuję. Mamy Lale 82 i Luisa Alberto 88. Ja wiem, że Luis Alberto to dobry wybór, ale znaczy 88 zawsze spoko overallowo. Ale może sobie wezmę Lale, tak po prostu, Francuz to, średnie to trochę te piki, ale trudno, bierzmy sobie Lale, niech wpadnie do naszego klubu, może kiedyś do Mbappé jakoś połączy się, a zobaczymy, no zawsze Francuza dobrze mieć w składzie, a tak tragicznie jego karta nie wygląda, to jest dość taki nietypowy wybór, nie, wybrać gościa 82 zamiast 88, ale no nie wiem, jakoś tak stwierdziłem, że Lale będzie bardziej spoko. No zobaczmy, kogo my tutaj mamy paczkach, natomiast mam nadzieję, że wy mieliście większego farta w nagrodach niż ja, a my tutaj mamy w tym momencie zawodnika ocenionego na 81 Lopez. W sumie ten 88 Luis Alberto to był gość oceniony na 88 to on miał, ale tak naprawdę to on był chyba na czwartym miejscu overallowo, jeśli chodzi o wszystkie karty. No wolałbym trafić 87 Ben Yedera, to na pewno. A teraz zobaczmy, co mamy w tych paczkach.
Żeby zrobić sobie Kiliana, żeby kupić Kiliana Mbappé, musiałbym trafić kogoś wartego około 100 tysięcy. Także to nie jest też takie proste. Mamy tutaj sporo ciekawych kart, jak widać. Resztę oczywiście zabieram sobie do klubu, oprócz tego stadionu. Wszystko leci do klubu. No i teraz czas na ostatnią paczkę. Mega paczka z rzadkich kart. Zobaczmy, co będzie w środku. Czy będzie jakiś walkout? Czy będzie coś dobrego? Proszę bardzo, troszkę wolniej. Mamy walkout, przynajmniej tyle. Mamy reprezentację Hiszpanii, więc to nie będzie nikt dobry. Niestety, i to jest Parejo 86 overall. No mogło być lepiej, aczkolwiek Parejo przynajmniej będę mógł sprzedać, bo to są karty sprzedawalne z tego, co pamiętam. I Fabiana też sobie sprzedam, a reszta do klubu i odbierzmy nagrody za Division Rivals. Z racji, że zbieram na Mbappé, to w tym momencie weźmy sobie oczywiście monety. 58 tysięcy monet za Division Rivals, za wbicie rangi pierwszej. Chyba 45 tysięcy punktów w ogóle miałem, jeśli chodzi o Division Rivals. No i mamy 600 tysięcy na koncie. Także brakuje około 100 tysięcy do Kiliana Mbappé, więc tak jak mówiłem, za tydzień już będzie w moim składzie. Pojawiły się nowe wyzwania, rozbudowa 80+, więc ja tych panów sobie przepalam. No i zobaczymy zaraz, kto będzie w paczce. Trafiłem na razie kartę ocenioną na 88, czyli Piqué, i 86 to był... już nie pamiętam nawet, który... Pjanić bodajże? Chyba tak, plus minus, a w tym momencie mamy, no na pewno nie Moratę, Ibrahimović 85. Akurat spoko karty, zawsze do robienia wyzwań, 85, 86 się przydają. W sumie zebrałem jeszcze piłkarzy na kolejne takie wyzwanie. No i mamy tutaj, zobaczmy co w środku, czy będzie lepiej, czy może jednak nie. Mamy 82 William Jose, no tutaj gorzej. Teraz to już mam klub wyczyszczony totalnie, jeśli chodzi o te karty, takie max 84, więc to będzie ostatnie na pewno, już więcej nie robię. Póki co, póki nie nazbieram sobie kolejnych kart, zobaczmy w takim razie, kto będzie w środku. I mamy tutaj Havertza 84, João Moutinho. Dobra, no weźmy Havertza, ale no dzisiaj szczęście chyba wyłączone, tak jak obiecałem wczoraj, powiedziałem, że nic dzisiaj nie trafię. Trzymam się tego, żebyście się za bardzo nie wkurzali po prostu. Wrzuciłem sobie też na ławkę od razu zawodników z Bundesligi, którymi teraz robię wyzwanie miłośnika. No i spróbujemy w tym meczu strzelić właśnie nimi jakieś bramki, aczkolwiek Cristiano Ronaldo zostanie nadal na ataku. Także idźmy szukać mojego przeciwnika w dzisiejszym odcinku, bo czas pograć trochę pootwieraliśmy, ale zagrać też trzeba oczywiście. Zobaczmy w takim razie na skład mojego przeciwnika, co my tutaj mamy. Czy tak, on chyba robi wyzwanie związane z Ligą Hiszpańską, chyba, no nawet na pewno cały skład z Ligi Hiszpańskiej poskładany tutaj, żeby to miało ręce i nogi. No zobaczymy, ja muszę strzelać zawodnikami z Bundesligi, on ma wyzwanie dotyczące Ligi Hiszpańskiej, także no będzie ciekawy. Ach, pierwszy strzał Bebu po krótkim, no jak na razie z tego co widzę, jakiegoś atomowego uderzenia to on nie ma. Piękne podanie do Cristiano Ronaldo. Ronaldo, dragback, wysunięcie do pustej bramki i to właśnie miałem zrobić, czyli strzelić kimś z Bundesligi, tak też zrobiłem oczywiście i lecimy dalej. Strasznie mało dzieje się w tym meczu, no mamy 1-0 wynik, ale mój przeciwnik też raczej na spokojnie stara się rozgrywać tę piłkę, zachowawczo tak gra, cofnięty składzik dość w jego wykonaniu też, no i ciężko mi w ogóle trafić bramkę drugą i zaliczyć wyzwanie innym zawodnikiem. Ale też muszę pamiętać o tym, żeby dobrze grać w obronie, bo tutaj jeden zły ruch i ten Adama to mi ucieknie raz, dwa. Oj, 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 no i mamy 1-1, a bramkę strzelił Dani Olmo. Kimkolwiek on jest, ale bramkę wpakował. Okej, 88 overall, to jest karta Future Stars. No dobra, to teraz się nie dziwię, że miało takie wykończenie. Dawaj Badu, 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 piękny kick of glitch i mamy 2-1. Ja tutaj muszę zrobić jeszcze zmiany małe w ustawieniu, małe korekty trzeba wprowadzić. Badu strzelił, więc możemy tutaj sobie już Cristiano przesunąć na środek i muszę strzelić jeszcze Kosticiem w tym meczu, to byłoby najlepsze. Aczkolwiek trochę jakoś tak dziwnie mi się nim gra, nie mogę go wyczuć. No nie no. Jak takie bramki będą się przydarzały w FIFA, to naprawdę wszyscy już będą mieli dość tej gry, o ile tak nie jest teraz. Ale no nie może być czegoś takiego. No przecież ta piłka się tak wyodbijała.
że to jest hit. Tak jest. Chyba nie było spalonego? Oczywiście, że nie. Cristiano Ronaldo strzela na 3-2. No i muszę już teraz ten wynik utrzymać, tylko żeby tu się nic złego nie zaczęło dziać nagle pod moją bramką. I mamy koniec tego spotkania. Udało się strzelić dwie bramki z zawodnikami z Bundesligi i wygrać ten mecz. Więc kolejny kroczek do zrobienia miłośnika Bundesligi został poczyniony. Zobaczcie, tylko dwa celne strzały mojego przeciwnika i dwie bramki. Ale ja chciałbym zobaczyć na jego drugą bramkę, jak to wpadło. No zobaczcie, co tutaj się wydarzyło. Ja też chętnie obejrzę razem z wami. Nie, to była pierwsza bramka, przepraszam. O, to jest ta druga bramka. Co my tutaj mamy? No patrzcie. Jaka odbitka, nie lubię tego, naprawdę nie lubię. Wolałbym, żeby on nie minął po prostu. Przeszedł sobie mojego Van Dijka na lajcie, jak, skoro ma strzelić bramkę, niż po takiej przepychance, odbijance i mamy bramkę z tego. Pytacie też często, w jakiej lidze ja się znajduję. No obecnie w czwartej, prawie 1300 punktów, ale ja tak sobie balansuję między szóstą a czwartą ligą. Zależy, co muszę robić, czy chcę sobie pograć normalnie, to wtedy w czwartej, a jak robię jakieś wyzwania, to szósta liga i tak zaczynam sobie z powrotem wracać do czwartej i tak w kółko. Rzućmy sobie okiem jeszcze na mój klub, bo czekam ogólnie na SBC, gdzie będę mógł sobie poprzepalać takie karty jak Mane, Royce, Pique 88, mamy tutaj też tego gościa, Plea Headliner, chociaż jego to może niekoniecznie bym chciał przepalać, bo nie wiadomo jaką kartę będzie miał jeszcze, ale widzicie, sporo kart 88, 87, 86, których naprawdę byłoby można przepalić, Lukaku, Ibrahimowicz, 85 karty, no zobaczymy, jak będzie jakieś fajne naprawdę wyzwanie, to myślę, że po prostu ich poprzepalamy. A na koniec dzisiejszego odcinka, jak zawsze co tydzień, zobaczmy na najciekawsze mecze, które czekają na nas już właśnie w ten weekend. No i zobaczmy na Premier League. Chelsea, Manchester United. Naprawdę kozak mecz do oglądania. Tak samo w Serie A. Lazio, Inter. To może być bardzo fajne spotkanie. Oglądam ogólnie mało Ligi Włoskiej, ale coś ostatnio coraz bardziej mnie przekonuje, żeby czasem sobie sprawdzić, jak właśnie gra Inter. Czy też tak jak ostatnio mieliśmy mecz Milan z Interem. No kozak, takie spotkania się ogląda. Mamy też spotkanie oczywiście ekstra klasy. Dajcie znać, jaki mecz wy wybieracie spośród tych wszystkich, których widzicie i dlaczego. Może kibicujecie którejś z drużyn, także piszcie śmiało pod spodem w komentarzu. A informacja dla moich wszystkich pełnoletnich widzów. Pamiętajcie, że piłkę nożną można obstawiać na efortuna.pl. Także zobaczcie sami, jaką ofertę przygotował dla was właśnie sponsor mojego kanału. A dzisiaj to byłoby na tyle. Na kanale głównym pojawił się oczywiście ostatnio materiał z piłki nożnej kopanej na boisku prawdziwym, nie wirtualnym, więc zerknijcie, jak jeszcze nie widzieliście. W sobotę o 12:00 oczywiście kolejny materiał. Dzisiaj live'a nie będzie. Live będzie natomiast jutro wieczorkiem albo po południu, bo jutro walentynki, więc też wieczór fajnie byłoby spędzić nie przy FIFA. Także do następnego. Mam nadzieję, że trafiliście lepiej niż ja. Trzymajcie się, na razie. I piona.